konkurencje odbiegają w znacznym stopniu od klasycznych konkurencji. Zawodnik musi podnieść główkę z materaca. Musimy przygotować, można powiedzieć, dwa garnitury sędziów, dwa garnitury osób obsługujących stronę techniczną. Mamy zabezpieczone obiekty, bardzo dobre obiekty sportowe, zarówno halę sportową, jak i basen. Jest to bardzo ważny dzień dla tych zawodników. Jest to jedyna swego rodzaju okazja do tego, żeby pokazać się przed szerszym gronem publiczności. Nazywam się Wiktor Lasota, jestem zawodnikiem i liderem Olimpia Specjalnej. Dzień treningowy to takie specyficzne zawody, gdzie nie ma rywalizacji, gdzie zawodnicy tak naprawdę prezentują efekty rehabilitacji całorocznej. Chodzi o to, żebyśmy my, rodzice, mający dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, nie wstydzili się pokazywać naszych dzieci. Liczymy, że damy radę. Tu się dopiero stanie.